Wszyscy. Pani Gertruda i Zygmunt Hamil-Liszczyńscy, pani Gertruda i Leon Małkowiec oraz pani Marianna i Zygmunt Szweda obchodzą jubileusz Złotych Godów. Czcigodni jubilaci, 50 lat temu złożyliście w Urzędzie Stanu Cywilnego oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, są nagradzane w naszym kraju specjalnym medalem przyznawanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony jaśnieje napis za długoletnie pożycie małżeńskie, a z drugiej strony dwie srebrzyste róże. Medal ten jest publicznym wyrazem wdzięczności za ofiarny, codzienny trud w pokonywaniu przeciwności losu. Za wspieranie się wzajemne, niezłomnej realizacji małżeńskiej przysięgi, za odpowiedzialność i poświęcenie budowaniu i umacnianiu rodziny. A tak? Bardzo proszę, aby pan zwrócił do swojej żony i powiedział te słowa. Dziękuję ci, żono. Dziękuję ci, żono. Dziękuję ci, żono. Czy nasze małżeństwo było zgodne? Było zgodne. Szczęśliwej trwały. Szczęśliwej trwały. Na drugą parę prosimy pana. Dziękuję ci, żono. Dziękuję ci, żono. Czy nasze małżeństwo? Czy nasze małżeństwo było zgodne? Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. Trwała. I trwała. Za pani Gertrudo, proszę. Dziękuję ci, mężu. Dziękuję ci, mężu. Że nasze małżeństwo. Że nasze małżeństwo. Było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. I trwałe. I trwałe. No i to dziękuję sobie państwu. Dziękuję ci, żono. Dziękuję ci, żono. Że nasze małżeństwo. Że nasze małżeństwo. Było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. Trwałe. Teraz pani. Dziękuję ci, mężu. Dziękuję ci, mężu. Że nasze małżeństwo. Że nasze małżeństwo. Było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. I teraz proszę. Te pocałunek małżeński dla przypomnienia. Tego 20 lat temu. No i ostatnia para. Bardzo proszę. Panie Zygmuncie. Dziękuję ci, żono. Dziękuję ci, żono. Czy nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe? I proszę pani Marianno. Dziękuję ci, mężu. Dziękuję ci, mężu. Czy nasze małżeństwo, że nasze małżeństwo było zgodne, było zgodne, szczęśliwe, szczęśliwe i trwałe? No i dziękuję. Już poprosimy o ten pocałunek. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Komorowskiego dekoruję panią medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Składam serdeczne podziękowania, gratulacje i życzenia jeszcze długich lat waszego wspólnego związku. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Komorowskiego dekoruję pana medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Składam serdeczne podziękowania, gratulacje i życzenia długich, długich jeszcze wspólnych waszego małżeństwa. Dziękuję bardzo. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, dekoruję panią medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Składam serdeczne podziękowania, gratulacje i życzenia długich, długich jeszcze wspólnych waszych lat, waszego małżeństwa. Jeszcze raz. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego, dekoruję pana medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Składam serdeczne podziękowania, gratulacje i życzenia długich, długich jeszcze lat waszego szczęśliwego małżeństwa. Wszystkiego dobrego. Teraz pani Gertruda i Leon.
W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego, dekoruję panią medalem za dwuletnie pożycie małżeńskie. Składam serdeczne podziękowania, gratulacje i życzenia długich, długich lat naszego wspólnego pożycia w zgodzie i w spokoju. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława dekoruję pana medalem za dwuletnie pożycie małżeńskie. Składam serdeczne podziękowania, gratulacje i życzenia długich jeszcze wspólnych naszych lat. Pani Marianna i Zygmunt Szwed. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego, dekoruję pana medalem za dwuletnie pożycie małżeńskie. Składam serdeczne podziękowania, gratulacje i życzenia długich lat życia. Dziękuję. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego, dziękuję pana medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Serdecznie dziękuję, serdecznie gratuluję i życzę dalszych jeszcze wspólnych, wspaniałych dni naszych. To naprawdę jest historia każdej rodziny, to naprawdę jest przykład 50 lat wspólnego pożycia. Nie wszystkim parom jest to dane z różnych względów, chociażby ze względów zdrowotnych. Nie wszyscy mogą świętować taki jubileusz, więc jest to naprawdę uroczystość bardzo, bardzo szczególna, bardzo rodzinna. I jeszcze raz powtórzę, że dla mnie jest to uroczystość całej rodziny, czyli całego pokolenia, dzieci, wnuków, być może już prawnuków, to jest takie święto rodziny. I w obecnym czasie, kiedy tak wiele mówi się o małżeństwie w różnych kategoriach i w różny sposób, nie chcę tego rozwijać, to jest przykład, jak należy traktować kwestię małżeństwa, jak należy dążyć do tego, aby ono było trwałe, aby je cementować, aby wspierać siebie nawzajem w każdych okolicznościach. I myślę, że to jest taki przykład siedzących tutaj par właśnie takiego przeżycia. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękując Wam za to wszystko. Życzę Wam długich, długich lat Waszego jeszcze wspólnego życia. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam 100 lat.